Pytania zadają pani posłanki, pani poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska i pani poseł Małgorzata Chmiel, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Pytanie w sprawie zapowiedzi likwidacji powstającego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej. Pytanie kierowane jest do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan minister Jarosław Sellin. Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie i panowie posłowie. Jeśli pan marszałek pozwoli, to z trzech się zrobią dwie pytające, więc pozwolę sobie jako pierwsza zadać pytanie. Kiedy w Komisji Kultury i Środków Przekazu prezentowano założenia budżetu na rok 2016, usłyszeliśmy wtedy po raz pierwszy, że powstanie w Gdańsku nowe Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Wydawało się to trochę dziwne, powołanie tego typu odrębnej instytucji, podczas gdy wiadomo, że w Gdańsku dobiega końca budowa, tworzenie i organizacja Muzeum II Wojny Światowej. Z różnymi perturbacjami, ale z bardzo bogatym programem wystawienniczym i także z znakomitym projektem architektonicznym, to Muzeum II Wojny Światowej miało być nie tyle lokalną inicjatywą, ile po prostu taką przybliżającą Europie i nie tylko Europie dość pokrętne losy Polski, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. To była jedna ze sztandarowych inwestycji minionych lat. I jak mówię, były pewnego rodzaju problemy i kłopoty. No, niemniej nie ulega wątpliwości, że miała być. Wówczas powiedziano, że być może, no, że dwa muzea w jednym miejscu to niczemu nie szkodzi. No, tyle tylko, że zamiast dwóch muzeów w jednym miejscu okazało się, i to się okazało w tym roku, 15 kwietnia, że właściwie Muzeum II Wojny Światowej z ogromnym dorobkiem i w sferze kultury, i w sferze wystawienniczej, to właściwie przestaje działać i istnieć. Natomiast być może wszystko to się skoncentruje na Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, co wydaje się, że chyba ta wojna się w 1939 roku nie skończyła. Dlatego pozwalamy sobie zapytać pana ministra, co legło u podstaw tego typu decyzji, dlaczego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekreśla dorobek zarówno naukowy, jak i wystawienniczy, jak i kulturowy tworzenia pani takiej poseł, instytucji. Czy aby nie jest to ze szkodą dla polskiej polityki historycznej i tożsamości? Bardzo dziękuję, pani poseł. Przepraszam, odpowiada pan minister. Bardzo proszę, na pytanie odpowiada pan minister Jarosław Sellin. Panie marszałku, szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie. Najpierw chcę obalić pewien mit, który się pojawił w czasie debaty publicznej na ten temat w ostatnich dwóch tygodniach. Nie wiem, z czego wynikający. W najłagodniejszym podejrzeniu chcę podejrzewać, że tylko wynikający z niezrozumienia lektury dokumentów urzędniczych. Otóż 15 kwietnia bieżącego roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński obwieścił wolę połączenia dwóch muzeów opowiadających o historii II wojny światowej w Gdańsku, a nie likwidacji jednego z nich, tylko połączenia, a więc nie ma żadnego zamiaru likwidowania czegokolwiek, tylko jest wola połączenia. Natomiast żeby zrozumieć, skąd taka decyzja i co było w jej tle, trzeba się trochę cofnąć jednak do historii. Otóż w 2006 roku, 10 lat temu, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, wojewoda pomorski ówczesny powołał pełnomocnika do stworzenia Muzeum Westerplatte. Uważaliśmy, że w to miejsce powszechnie znane Polakom i również cudzoziemcom, miejsce symbol,
powszechnie też odwiedzane, bo na Westerplatte naprawdę dużo ludzi przyjeżdża, jest niedobrze wyeksponowane. Właściwie tam nie ma czego oglądać. Nie ma czego oglądać, jeśli chodzi o możliwość zapoznania się ze szczegółami tej bitwy siedmiodniowej, ze szczegółami oporu polskiego w 1939 roku, z wyeksponowaniem artefaktów, które się tam zachowały. W związku z tym chcieliśmy, żeby takie muzeum powstało plenerowo narracyjne, atrakcyjne właśnie, bo to jest też atrakcyjny teren do zwiedzania, na rocznicę wybuchu II wojny światowej w 2009 roku. Mieliśmy na to 3 lata, ale rok później władzę zdobyła Platforma Obywatelska i na początku wydawało się, że zechce kontynuować te plany, które mieliśmy, ponieważ, i bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt i zapamiętanie tego faktu, minister kultury rządu Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, 1 września 2008 roku, 1 września, bardzo symbolicznym dniu, utworzył Muzeum Westerplatte. Utworzył Muzeum Westerplatte jako państwową instytucję kultury. Dopiero po 3 miesiącach jakaś widocznie dyskusja musiała się odbyć wewnątrz partii rządzącej czy rządu. Zmieniono nazwę Muzeum Westerplatte na Muzeum II Wojny Światowej i zaczęła się opowieść o tym, że w Gdańsku trzeba przedstawić historię całej II wojny światowej w miarę uniwersalistycznie, z polskim akcentem, oczywiście z polską narracją na temat tej II wojny światowej, z polską specyfiką. Różnie zresztą to się toczyło, ta dyskusja się toczyła między historykami, publicystami, były różne koncepcje przedstawiane, one były modyfikowane. No w każdym razie stwierdzono, że nie będzie Muzeum Westerplatte, tylko będzie Muzeum II wojny światowej. I rząd Platformy Obywatelskiej dopiero po 2 latach, w styczniu 2011 roku, ustanowił wieloletni program rządowy budowa Muzeum II Wojny Światowej, który miał być realizowany do roku 2014. W roku 2014 mieliśmy mieć otwarte Muzeum II Wojny Światowej. Przeznaczono w tym wieloletnim programie rządowym sumę 358 milionów złotych. Sumę dosyć zdumiewającą, bo żadne muzeum dotąd budowane w Polsce z tych nowych po 1989 roku na taką sumę nie opiewało. Chyba tylko Muzeum Historii Żydów Polskich było porównywalne, ale myślę, że to było też mniej, około 300 milionów złotych. Z powodu fatalnego wyboru miejsca do budowy tego muzeum w basenie portowym, gdzie trzeba było wylać kilkumetrowej grubości betonowy basen, ponieważ uznano, że to muzeum ma być w podziemiu, a nie na ziemi. W kwietniu 2015 roku zmieniono wieloletni program rządowy tak, że okazało się, że cała budowa ma kosztować prawie 450 milionów złotych. Dodając do tego prawie 50 milionów złotych na utrzymanie już istniejącego muzeum, mamy sumę 0,5 miliarda złotych inwestycyjną i na utrzymanie tego muzeum już zaprogramowane w budżecie państwa. Takiej inwestycji muzealnej jeszcze w Polsce nie było, tak drogiej. I oczywiście jeśli chodzi o Muzeum Westerplatte, to było szacowane na 80 milionów złotych, 6-7 razy mniej. Atrakcyjne muzeum plenerowo-narracyjne. Powiem tak, rzeczywiście pieniądze bardzo duże już wydane, pieniądze bardzo duże zaplanowane. Mamy o to pretensje i mamy prawo mieć o to pretensje i mamy prawo też sprawdzać, czy właściwie te pieniądze były zużytkowane. Ale rzeczywiście inwestycja poszła już tak daleko, że się jej cofnąć nie da. To mówię bardzo wyraźnie. Natomiast jeśli chodzi o troskę o środki publiczne, to nie my powinniśmy się tłumaczyć, tylko poprzedni rządzący. Dlaczego to miało tyle kosztować? Dlaczego tyle kosztowało? Dlaczego 0,5 miliarda złotych podatnik polski ma wydać na muzeum? Po powrocie do władzy uznaliśmy, że trzeba wrócić do idei Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Powołaliśmy takie muzeum, oszacowaliśmy koszty, również te, które przed chwilą oceniałem, jeśli chodzi o Muzeum II Wojny Światowej, i uznaliśmy, że ze względów organizacyjnych, instytucjonalnych, finansowych lepiej te dwie inicjatywy połączyć. Bardziej to będzie efektywne i bardziej oszczędne, również jeśli chodzi o wydawanie środków. Więc od tego obwieszczenia 14 kwietnia minister kultury ma 3 miesiące na to, żeby dokonać analizy instytucjonalno-finansowej obu muzeów i po 3 miesiącach podjąć ostateczną decyzję o kształcie instytucjonalnym tych muzeów.
Więc jeszcze raz powtarzam, niczego nie likwidujemy, tylko dwie inicjatywy łączymy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi i proszę o zadanie pytania dodatkowego panią poseł Małgorzatę Chmiel. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Z całym szacunkiem, panie ministrze, niech pan mi opowiada, że łączenie dwóch tych instytucji nie jest likwidacją. Połączenie Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i nowa nazwa to praktycznie zniszczenie jest wieloletniego projektu i zerwanie obowiązujących umów. Ukończona już jest budowa w 90% wystawy stałej, a zakończenie całego obiektu ma nastąpić w listopadzie, oddanie prac budowlanych w listopadzie tego roku. Ale nie wracają, pan minister raczył wrócić do historii życia tego muzeum. Jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Idźmy do przodu. Taka decyzja jest to likwidacja jednocześnie bardzo dużej części ekspozycji. Taka decyzja będzie miała konsekwencje nie tylko finansowe. Co stanie się, panie ministrze, z eksponatami? Tysiące ludzi oddawało największe... Jeżeli pan pozwoli... Bardzo proszę. Dobrze? Tysiące ludzi oddawało najcenniejsze relikwie rodzinne. Można niszczyć historyków, ale trzeba mieć szacunek dla rodzinnej pamięci. Byłoby to też marnowaniem szansy polskiego głosu w dyskusji o tych tragicznych wydarzeniach w historii ludzkości. Bo obecnie zapewnia ten głos i tą dyskusję międzynarodowy skład programowego muzeum, kolegium programowego muzeum, wybitnych historyków pani pod przewodnictwem profesora Normana Davisa. Jeżeli połączymy te instytucje, bardzo to również poseł, to się dziękuję. Nie ostanie. Pytanie mam, dobrze, jeżeli mogę tylko pytanie. Czy pan minister, czy ministerstwo stać na zwrot 50 milionów złotych darowizny miasta Gdańska na rzecz Muzeum dziękuję II Wojny bardzo, Światowej? Pani poseł. Bardzo dziękuję i bardzo, bardzo nie może pani poseł. Jeszcze jedno pytanie mam. Uprzejmie. I bardzo proszę szanownych panie i panów posłów, aby pilnować czasu. Zarówno pani poseł Śledzińska-Katarasińska otrzymała ponad minutę czasu dodatkowego, pani poseł Chmiel też. No, więc bardzo proszę wszystkich państwa o przestrzeganie tego limitu. Nie chciałbym takich sytuacji jak przed chwilą, że będę zmuszony wyłączać mikrofon. Bardzo proszę panie ministrze. Panie marszałku, chcę uspokoić posłankę z tego samego okręgu wyborczego, panią poseł Chmiel. Otóż mało takich rzeczy jest, o które Ministerstwo Kultury akurat tak się troszczy ponad podziałami, jak bezpieczeństwo zbiorów muzealnych. I nie wiem, dlaczego wszczynacie taką histerię i wszczynacie takie podejrzenia, że tutaj jest jakieś bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, zwłaszcza depozytów, które przez rodziny były oddawane, bo to jest po prostu nieprawda. Jeszcze raz powtarzam. My planujemy połączenie muzeów, a nie likwidację. To znaczy, że zbiory są bezpieczne. Zbiory będą wyeksponowane, te najcenniejsze w muzeum, które będzie opowiadać o II wojnie światowej w tym miejscu, w którym zostało to zaplanowane. Więc proszę takich rzeczy nie opowiadać, bo to jest po prostu nieprawda. Oczywiście można mieć różne wątpliwości co do właściwości wyeksponowania niektórych zbiorów, bo na przykład wielu historyków sztuki czy miłośników militariów zastanawia się, dlaczego jeden z najcenniejszych eksponatów, który został pozyskany przez Muzeum II Wojny Światowej, mianowicie amerykański czołg Sherman, został włożony do właśnie betonowej wanny i potem będzie zamurowany dachem i nigdy po prostu nie będzie mógł, na przykład, a jest sprawnym czołgiem, nigdy nie będzie mógł wyjechać na miasto i na przykład reklamować to muzeum poprzez jakieś podróże rocznicowe po okolicach. Tak, bo tak się robi, tak się robi. Takie atrakcyjne formy promocji też są stosowane. Tymczasem taki cenny eksponat będzie po prostu w jakiejś piwnicy kilkadziesiąt metrów pod ziemią spoczywał w betonowej wannie. Można co do tego się spierać, bo moim zdaniem to było niezbyt dobrze przemyślane i nieroztropne. Natomiast jeśli chodzi o działkę, to Rada Miasta Gdańska uchwaliła, że przekazuje tę działkę o tej mniej więcej wartości, którą pani poseł określiła, na cele muzealne po to, żeby w tym miejscu opowiadać o historii II wojny światowej. I proszę mi powiedzieć,
A z obwieszczenia ministra kultury co wynika? Że będzie tam opowiadana historia II wojny światowej czy nie? Oczywiście, że będzie. Więc nie ma żadnego zagrożenia, że tutaj na inny cel ta działka będzie przeznaczona. Natomiast pani poseł, gdyby jakimś gwałtownym ruchem, moim zdaniem nieroztropnym i nieodpowiedzialnym, władze miasta Gdańska chciały tę działkę odebrać, to zwracam uwagę władzom miasta Gdańska na to, że przy odebraniu tej działki będą musieli też wziąć to, co na niej zbudowano. Nie wiem, czy władze miasta Gdańska są na to gotowe. Więc ta cała dyskusja jest tak naprawdę niepotrzebna. Niepotrzebna jest wokół tego nerwowość. Proszę cierpliwie poczekać. Do połowy lipca mamy czas. Do połowy lipca zostanie podjęta decyzja o formie organizacyjnej opowieści o II wojnie światowej w Gdańsku poprzez dwa muzea, które tam są budowane. Forma organizacyjna jest otwarta. Wszystko jest możliwe. Jedno muzeum może być filią drugiego muzeum albo odwrotnie. Wszystkie opcje leżą na stole i wszystkie opcje są możliwe. Tę ostateczną decyzję podejmie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł, panu ministrowi, pani poseł. Tytułem sprostowania. Tylko bardzo proszę, by to było sprostowanie, a nie kilkuminutowy wywód. Tak jest, panie marszałku. Bardzo proszę. Panie ministrze, proszę nie mówić, że jak zmieni się nazwa, to miasto nie ma prawa wystąpić o zwrot 50 milionów. Darowizna była tylko i wyłącznie na rzecz Muzeum II Wojny Światowej. To jest raz. Drugie chciałam sprostować. Panie ministrze, mówię prawdę, ponieważ już bardzo wiele osób, jeśli chodzi o eksponaty, zwraca się do dyrektora muzeum, obecnego dyrektora, czy mają zabrać swoje rodzinne pamiątki, bo tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że dla Muzeum II Wojny Światowej przekazali te rodzinne relikwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.